Antalya ostatnio cała płynęła, zatopione były samochody. Ja wskakuj do samochodu, zobacz co się dzieje. Tam nie ma przejazdu. Boję się po prostu o nasz dom. Stoi wszędzie mnóstwo policji. No. Cała dolna część, salonik się spaliła. Vanem to by tutaj nie pojeździł, nie Monia? Witamy Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Cześć, witajcie. Chcieliśmy Was przywitać z tej pięknej miejscówki, z greckiej plaży, skąpanej w słońcu. No i taka była przez cały dzień, ale my się trochę leniliśmy, a raczej mieliśmy inne rzeczy do zrobienia zamiast nagrywania, a tu nagle idzie jakaś burza. Tak, także słuchajcie, no nie tego się spodziewaliśmy w Grecji. Nie cały tego. Czas musimy uciekać przed burzą. Tam przed chwilką były piękne widoki na góry i jest czarna dziura. Po prostu nie wiem, co się dzieje. Dzisiaj rano już była burza taka, że szok, ale na szczęście przeszła bokiem. Tam, gdzie staliśmy w Aleksandropolis, w ostatnim filmie się żegnaliśmy, mówiliśmy Wam, że dostaliśmy trochę SMS-ów na temat złej sytuacji burzowej i w ogóle. Była burza. Złamało się drzewo koło naszego vana. Strzelił chyba w nie piorun, bo po prostu był taki trzask, jakiego Monika nigdy jeszcze nie przeżyliśmy. Się obudziła. Masakra jakaś. Nie wiemy, co się dzieje. Co, lejemy wodę, bo akurat jest tu woda. No, dokładnie. Taka nasza codzienność i lecimy gdzieś dalej, uciekamy. Jezu, jak to dziwnie wygląda. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze. No, jak widzicie, w Grecji nie jest najlepiej z tą pogodą, ale w Turcji ostatnio było jeszcze gorzej. Jak widzieliście pewnie na relacjach na Instagramie, które wrzuciłam, no tam w Antalii była straszna powódź, po prostu pozatapiane auta. Mam szczęście, że nas nie było już w tym czasie w Turcji właśnie, no bo niezbyt fajnie to wyglądało. Chyba się musimy już zwijać, Paweł. Wskakuj do samochodu, zobacz co się dzieje. Kurwa, sekunda normalnie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby teraz jechać. Ja nie chcę tu zostać. Jesteśmy otoczeni z każdej strony przez wodę. Są kanały, jeziora. Nie wiem. Tam nie ma przejazdu. Niestety. Monika, zobacz, to musi być wichura. Zobacz, jak poszło wszystko do góry, to białe. Z pól. Masakra. Dobrze, że my jedziemy w lewo. A tam wyszło tęcze. Nie wiem, może Wam się wydaje, że panikuję trochę, ale po tym całym zdarzeniu w Oludeniz, po tej burzy, gdzie nas mało nie zalało, po prostu, nie wiem, dostaję takiego jakby ataku paniki, jak się zaczyna błyskać i zaczyna mocno padać, wiać, nie wiem. Boję się po prostu o nasz dom. Dziwne te emocje we mnie wywołuje. Ale jedziemy w stronę słońca. No, a widzę tylko w lusterku, co się dzieje. Na szczęście uciekamy stamtąd. Tak się stęskniliśmy za tym, żeby zjeść śniadanie na dworzu, że nawet nie macie pojęcia. To słońce nas napełnia taką energią, że masakra. Kończyłaś już prawie? Ja rozstawiam stoliki, okej? Okej, już prawie kończę. Chyba powiedziałem, że rozkładamy stoliki. Nie, no rozkładamy jeden stolik. Goście nie zapraszaliśmy, żeby tu robić jakiś stół weselny. No Monika jest cudowna. Tak szybko rano zrobiła sałatkę z tuńczykiem, z jajeczkiem, z majonezem i z ostrą papryką.
pachnie po prostu bosko. Jak widzicie, cały czas pieczemy chleb, wychodzi nam już coraz lepszy, no przynajmniej ma już taki normalny rozmiar. No nie, i dobrze smakuje, to najważniejsze. Po śniadaniu zabieramy Was do miasta Saloniki. Mamy nadzieję, że znajdziemy tam jakąś fajną miejscówkę, no i pochodzimy trochę po mieście, bo jest bardzo ciekawe. Tak, poczytaliśmy trochę wczoraj, zrobiliśmy research i bardzo nas to miasto zaciekawiło. Ale to już za chwilkę, sami zobaczycie. Za półtorej godziny. Dla nas, dla Was za chwilkę, bo no, my mamy dokładnie półtorej godziny jeszcze do Salonik. Ale jest piękna pogoda, można jechać, Moni, a nie w jakiejś wichurze, że cały czas vanem huśta, z tyłu Cię burza goni. Już się wybieraliśmy do drogi, a tu przecież jeszcze trzeba chleb zrobić, ponieważ wczoraj ten zaczyn zrobiłaś, Monia, nie? Tak, wczoraj zrobiłam, więc dziś trzeba szybko zakręcić, zostawić ciasto, żeby rosło, no i wieczorem sobie upieczemy. Dokładnie, ale zajmuje już nam to naprawdę minuty, także nie martwcie się, zaraz będziemy w Salonika. Wszyscy razem. Chcielibyśmy Wam bardzo serdecznie podziękować za wsparcie, za wszystkie komentarze pod ostatnim odcinkiem, za wszystkie polecajki. Widzę, że Was bardzo interesuje temat Grecji, bardzo się z tego cieszymy. Dzięki wielkie! Zauważyłem na trasie bardzo dużo znaków z ograniczeniem do 3,5 tony. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę się bardzo spokojnie jedzie. Nie ma ciężarówek na tych bocznych drogach. Tam mijały może ze dwie, ale to pewnie jakieś takie lokalne dostawy. Pewnie cały ruch jest skierowany na płatną autostradę, która gdzieś tam sobie biegnie z boku. Bardzo fajny sposób na ograniczenie tego tranzytu. Podoba mi się. Znaleźliśmy po drodze jeszcze w górach super miejscówkę z widokiem na Saloniki, więc postanowiliśmy zjeść tutaj lunch po prostu. I zaplanować naszą podróż po Salonikach. Spore te Saloniki. Te Saloniki. Te Saloniki. No. Będziemy chodzić po tych Salonikach. Ale nie, druga nazwa jest te Saloniki. Czyli ta stara nazwa. I dojechaliśmy. Znaleźliśmy miejsce koło stadionu. Jest tutaj kompleks sportowy. W sumie można powiedzieć, że jest strzeżony, bo są naokoło kamery, tam pan siedzi w budce. Jeden z szkopu jest tylko taki, że zamykają go o 21:30. Także no, jeżeli się spóźnimy, to będziemy musieli tutaj nocować. Jak myślisz, Monika? To nie wyjedziemy najwyżej. Zostaniemy i tyle. Jak zobaczymy, to czy nas Saloniki wciągną. Jak to my, bez planu. My jak zwykle zwiedzanie miasta zaczynamy od najdalszych zakątków. Mamy trochę do pomaszerowania, ale w sumie dobrze, że zostawiliśmy tam ciapka, bo tutaj, nie wiem, jakieś poblokowane ulice, stoi wszędzie mnóstwo policji. No. Nie wiemy, co się dzieje, czy jakaś ważna osobistość tu przyjeżdża i po prostu tak stoją dla ochrony, czy coś się dzieje. Mamy nadzieję, że nic złego się nie dzieje. No i w końcu się wdrapaliśmy do miejsca, z którego chcemy zacząć zwiedzanie, Salonik. Miejsce nazywane jest również balkonem Salonik i właśnie stąd będziemy powolutku schodzili w dół, bo jesteśmy na samej górze, skąd roztacza się przecudowny widok. Nie wiedzieliśmy w sumie od czego zacząć, bo historia tego miasta jest tak bogata, jak ilość schodów, która prowadzi do tego miejsca. Wydaje mi się, że to jest chyba strzał w dziesiątkę. Miasto zostało założone w 315 roku przed naszą erą przez macedońskiego króla Kassandra. Nazwę wzięło od imienia jego żony, Tesaloniki właśnie, która swoją drogą była przyrodnią siostrą Aleksandra Wielkiego. W 146 roku przed naszą erą miasto to przejęli Rzymianie. Następnie było częścią Bizancjum po podziale Rzymu, a później w 1430 roku przejęli je Turcy i tak przez 5 stuleci władali tym miejscem. Dla Turków pewnie to miejsce ma wielkie znaczenie, bo urodził się tu ich ojciec, czyli Mustafa Kemal Atatürk, właśnie w Salonikach. A od 1913 roku są miastem greckim, drugim co do wielkości miastem w Grecji.
Miasto zaczęliśmy zwiedzać od wieży Trygonion, która jest częścią starych bizantyjskich murów obronnych, dlatego, żeby przejść przez starą dzielnicę Anopoli, która uchowała się podczas wielkiego pożaru w 1917 roku. Cała dolna część Salonik się spaliła i właśnie w tej dzielnicy można znaleźć dużo starych budowli, bo ona nie uległa pożarowi, nie uległa tak mocno zniszczeniu. Muszę wam powiedzieć, że vanem to by tutaj nie pojeździł, nie Monia? Nie, tymi uliczkami chyba nie. Są tak śliskie, strome, że ledwo osobówki tu wjeżdżają. Tak, ale miejsce to jest naprawdę w fajnym klimacie. Labirynt uliczek przeplatany pięknymi domkami. Niestety niektóre z nich są w totalnej rozsypce, no ale dzięki temu możemy zobaczyć, jak to kiedyś budowali. Ja na przykład nie wiedziałem, że one są drewniane, a tylko otynkowane z zewnątrz. Wyglądają to takie jak stare, no ale tak to właśnie wyglądało. Zwróćcie uwagę, jakie są tutaj stare uliczki. Bruk z kamieni i porobione rynienki do odpływu. Wow. Tu jak się fajnie łączą. Po tych 3 miesiącach w Turcji nie mogliśmy się oprzeć, żeby nie odwiedzić domu, w którym urodził się Atatürk. Warto podkreślić, że budynek ten jest wybudowany w stylu otomańskim. No i bardzo jestem ciekaw, jak to wygląda w środku w ogóle. Tutaj są osobiste przedmioty Atatürka, łyżki jakieś pięknie rzeźbione, nie wiem, wyglądają jak z jakiejś kości słoniowej. No i widzę, że lubił sobie chlapnąć, bo tu jakieś kieliszeczki. No zajarać też lubił. Ciekawe, cóż on palił. Fajkę, tu jakieś, nie wiem, co to... Super to zrobione. Wow, dom to oczywiście chyba... można zwiedzać za darmo. Tu jest nie gabinet. Ma żadnego biletu. Chyba. Gabinet pana Atatürka. Proszę bardzo, jak się rozsiadł. Cudownym doświadczeniem było pobyć trochę w domu pana Atatürka. A za mną, jak widzicie, znajduje się najstarszy kościół chrześcijański. Został wybudowany na polecenie galeriusza w 306 roku naszej ery. No niestety budowla, jak widzicie, jest w renowacji, nie można jej zwiedzać. No ale sam fakt, że budynek ten ma tyle lat, to robi wrażenie. Zaraz koło kościoła znajduje się również łuk galeriusza. Chodząc uliczkami tego starego miasta, można natknąć się na wiele bizantyjskich kościółków. Są bardzo poukrywane między blokami, chodnikami. No są postawione dużo niżej niż teraz jest cała powierzchnia ulic i chodników. Ale dotarliśmy wreszcie do bizantyjskiej perły, można powiedzieć, bo tak nazywana jest Hagia Sofia. I nie jesteśmy w Stambule, jesteśmy cały czas w Salonikach. Jest to kościół z XVIII wieku i ponoć był wzorowany właśnie na Hagi Sofii, która znajduje się w Stambule. Oczywiście za okupacji tureckiej świątynia ta była zamieniona na meczet i widzicie z tamtej strony to jest właśnie podstawa minaretu. Rzeczywiście wygląda jak Hagia Sofia w Stambule, tylko w miniaturze. No, w bardzo dużej miniaturze, ale kolory i klimat i boczne nawy, wszystko w takim klimacie jak w Stambule. No. Ale no, bardziej tu czuć takiego ducha chrześcijańskiego jednak, dlatego że no, więcej jest wizerunków świętych i tak dalej. Tak, malowideł na ścianach, wszystkiego. No. W Stambule jednak to wszystko było zakryte i no nie dziwne, bo jest to teraz meczet, więc... Piękne miejsce, naprawdę. No, miasto jest przepiękne.
jest tak zróżnicowane architektonicznie, że jestem w szoku. Zbliżamy się do wybrzeża i kompletnie inny rodzaj kamienic, budynków. Miasto żyje, restauracje, ludzi pełno. Super jest normalnie. I oczywiście nie mogliśmy nie skorzystać z okazji i nie przejść się promenadą nad samym morzem w porcie w Salonikach przy zachodzie słońca. Pełna romantyka. Jesteśmy na placu Arystotelesa. W tym miejscu spotykają się Grecy. No i gdzieś tutaj jedzą w okolicznych restauracjach. My chyba też coś zjemy zaraz. No a propos jedzenia. To jeszcze wam nie powiedzieliśmy, że Saloniki są podobno gastronomiczną stolicą kraju. No to musimy coś spróbować, przecież coś greckiego w tym miejscu, no bo jakby nie inaczej. No. Szukamy teraz dzielnicy Ladadika? Lakadika? Ladadika? Coś w tym stylu. W każdym bądź razie podobno tam są najlepsze tawerny z najlepszym jedzeniem. Monia, chodź, ja stawiam. I tak oto dzięki pomocy jednego z Greków, którego spotkaliśmy na placu Arystotelesa, trafiliśmy do dzielnicy Ladadika, która słynie z kulinarnych specjałów. Jest tu tyle fajnych restauracji, że sami nie wiemy, gdzie pójść. Pachnie pięknie. Na razie zamówiliśmy butelkę wina. Włóczyki nas wyśmieje. Ale nie wiedzieliśmy, czy greckie jest dobre. Trzeba spróbować. Dostaliśmy wreszcie jedzenie. Pachnie wybornie. Zobaczymy zaraz, jak smakuje. Moje danie to jest skiofita, ponoć jest to tradycyjne danie z Krety, jest tu wędzona wieprzowina, grzyby, pomidorki koktajlowe, no jest to taka pasta, makaron i z jakimś takim serkiem, jogurtem. A Paweł, co ty masz? A ja mam domowe ciasto z mięsem mielonym, do tego mam również ser capaglaviera i ser feta. No i tutaj jakiś, widzę, mamy jeszcze szpinak, pomidorki i jest jakiś sos. Ciekawe jaki. Z ziołami jeszcze z miejsc. Z ziołami. Dobra, zabieram się do jedzenia. Nie no, ale z tym winem, Monia, to zaszaleliśmy. Ja nie wiem, czy ja będę mógł po nim jechać. No to za nas pierwszy posiłek. Winko, rewelacja. Jestem zachwycona grecką kuchnią. To jest chyba też ten capaglaviera ser. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. To, co nazwałam jogurtem, ale jest bardzo pyszne. Smakuje to jak ser kozi. Wszystko po prostu płynie w oliwie z oliwek. Przepyszne. Wybraliśmy tą restaurację, ponieważ bardzo nam się podobał wystrój. Między innymi tym się sugerujemy przy wyborze restauracji. Patrzymy również, czy jest dużo osób, czy jest dużo lokalsów. No, tak tu właśnie było. Dajcie znać w komentarzach, czym wy się sugerujecie przy wyborze restauracji. To nie było przepyszne. Dostaliśmy jeszcze deser. Gratis w sumie. Całość kosztowała 25 euro. Jeszcze mamy takie ciasto. Mozaik. Mozaik. Czyli kruszone ciasteczka w takiej masie kakaowej i domowe lody. Super knajpka. Polecamy. Bardzo miła obsługa i przepyszne jedzenie. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Zapomnieliśmy wam o czymś powiedzieć. Właśnie, o tej dzielnicy. Nazywa się ona Ladadika. Już to sprawdziliśmy i nazwa ta oznacza sklep z olejem napędowym, czy coś takiego. No właśnie, pewnie teraz się zastanawiacie, jak to mogło powstać jedzenie w miejscach, gdzie sprzedawali olej napędowy. Otóż tak, za okupacji tureckiej były właśnie tu sklepy, był wielki bazar. Mieściły się tu różnego rodzaju sklepiki, handlowano olejem napędowym, różnymi produktami spożywczymi, blisko portu.
No, później to miejsce troszeczkę zostało zniszczone właśnie przez ten pożar, który był w Salonikach. Później trochę miejsce podupadło w latach 70. już całkowicie to wszystko było opuszczone, zrujnowane. Tak, a budynki, w których kiedyś sprzedawano różne rzeczy, po prostu restauratorzy zajęli i w ten sposób powstała dzielnica pełna tawerenek, knajpek, restauracji i klimatowych miejsc. Jest bardzo klimatycznie, jest właśnie nawet stary bruk, bo znowu się tu potykamy idąc. Monika już prawie wyrżnęła orła, ale mam nadzieję, że nic jej się nie stało i dojdzie teraz żywa do Wanika. Ale po drodze jeszcze chcemy Wam coś pokazać. Wyszliśmy do miejsca, od którego w sumie mieliśmy zacząć nasze zwiedzanie miasta. No, ale wyszło jak wyszło. Jest to biała wieża z XV wieku, ale jej historia jest raczej czarna. No niestety, w XIX wieku nazywano ją krwawą wieżą. Turcy mieli tutaj swój garnizon, twierdzę, więzienie i w 1890 roku doszło tutaj do rzezi zbuntowanych Janczarów. I tak właśnie tą smutną historię zakończymy zwiedzanie Salonik, bo musimy zapierniczać do samochodu, bo do 10 jest otwarta brama, a musimy dzisiaj wyjechać stamtąd. Także lecimy. Udało się. Yes, zdążyliśmy. Wyjechaliśmy za bramę i musimy piec chleb, no bo przecież tak nam wyrósł jak głupi, że aż na cały ręcznik tutaj pobrudził. Zobaczcie sami. Po prostu tak chyba Van się nagrał w dzień, że aż nam ręcznik do góry podskoczył. Ścierka. No, ścierka, ręcznik, zwał jak zwał. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że Wam się saloniki, balkoniki i takie tam różne rzeczy podobały. Zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę i... Widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się cieplutko. Hej! Miejsce to troszeczkę podupadło. Gdzie jestem? A jest taka ciemna. Dobra. Mocne to greckie wino. Dobra, poczekaj. Teraz no bo tu jest ciemno.